zboczy na północy. Z nami jedną prawdę. Dla nas każdy mecz jest niedostateczne starcie. Jeden na głowie, ulegaj jak na placie. Grę rozpoczną biało-zieloni, drużyna budowlanych Master Farm Łódź wystąpi w następującym składzie. Numer 1 Witali Kramarendo, numer 2 Łukasz Kujawa, 3 Toma Michelin, druga linia Piotr Karpiński, drugi Paweł Grabs. Trzecia linia, Hugon Noszczyk, Michał Irosz, kapitan drużyny, Eduard Werdylecki, łącznik Młyna Mindia Abszidze, łącznik ataku Patryk Kaczulak, dalej Mateusz Matyjak, Markian Grabowski, Robert Bosiacki, Tomasz Kozakiewicz, Krystian Pokorzelski. W rezerwie Juliusz Walczak, Bartosz Kościelski, Przemysław Serafin, Szymon Witkowski, Maciej Wikczyński, Łukasz Żurawski, Dariusz Kaniowski. Trenerem zespołu łódzkiego jest pan Przemysław Szyburski. Gdańska Lechia. Numer 1 Rafał Witoszyński, 2 Grzegorz Buczek, 3 Sławomir Kaszuba, 4 Tomasz Nowak, 5 Michał Krużycki, 6 Aleksiej Nowokreszczenow, 7 Igor Olszewski, 8 Mateusz Pawłowski. Informacja ataku. Łącznik Młyna Piotr Kuszczek, łącznik ataku Mariusz Popławski. Informacja ataku Tomasz Rokicki, Mariusz Wilczuk, Kevin Bracik, Dużowi Robert Piotrowski i Witali Krasnodębski. Rezerwa Jakub Uchlado, Rafał Ademan, Patryk Narwoś, Sebastian Kaczczak, Arkadiusz Wenda, Dariusz Wantoflechowski, Paweł Kuczulak i Rafał Janeczek. Trenerami zespołu Białożonych jest Paweł Litkowski i Paweł Nowy. Obie drużyny wzmocniły się w dosyć znaczący sposób. Do drużyny łódzkiej wiązał się 15 reprezentacji Ukrainy Eduard Werdylecki. Lechię Gdańsk wzmocnili dwaj reprezentanci Ukrainy. Obrońca Witalij Krasnodębski i rwacz Aleksiej Nowokreszczenow. I co było tam, tak? Tak, i jeden doszedł. Chcemy czarnego na sobie wychować. W obu drużynach występują również reprezentanci Polski, którzy w ostatnim reprezentacyjnym meczu reprezentowali nasz kraj w meczu z Belgią. Jest to cała pierwsza linia Gdańskiej Lechii, Rafał Witoszyński, Grzegorz Buczek, finansowo, tak? Oprócz tego Michał Różycki, Tomek Rodzicki i Robert Kwiatkowski. W drużynie łódzkiej wystąpił łącznik formacji ataku Patryk Reksulak, który zdobył bardzo widowiskowe punkty, oraz kapitan łódzkiej drużyny Michał Irosz i Piotr Karpiński. Debiutował również Krystian Pogorzelski. Był pierwszy kontakt z kilku nowego meksykańskiej Lechii. Przyłożenie obronne i zaczniemy kopem z linii 22 metra. Miłosz Popławski. Przy próbie złapania piłki nastąpiło podanie do przodu. Gdańska Lechia gra na korzyść. Jakąś tam obiecującą. Żeby grać.
Sławek Kaszuba. Każdy termin to jest dobry do tego, żeby jakieś umiejętności podnieść. To też jest to, że pojechali wtedy do Sławek i nie przyszedł na tak? Tak, wiele klasy będzie się na nowe. Jak się patrzy. Akcja ofensywna łódzkiej drużyny przerwana. Zawodnik wyrzucony w aut. Krótka rozmowa sędziego z kapitanem Pawłem Drużym i młynarz gdańskiej drużyny Grzegorz Buczek wprowadza piłkę do formacji auto. Wrzut na czwartego, reprezentant Polski Michał Krużycki, pewny chwyt i związana formacja MOL. Karny dla biało-zielonych. Sędzia pokazuje, że atak z pozycji spalonej łódzkiej drużyny i piłkę przenosi w aut Miłosz Popławski. I kolejny aut, kolejny raz w roli rzucającego Grzegorz Buczek. Wygrany aut przez Aleksieja Nowogoszczonowa, który pierwszy raz występuje w polskiej drużynie. Sławek proszę o poprawia. Kilka braków. Bezpośredni wykop z pola gry, aut w miejscu w linii wykopu, piłka wrzucana, o, przepraszam, bo wcześniej była korzyść i młyn dla Gdańskiej Lechii. Dzwoniłem do ciebie i teraz co, powiedz mi co jest potrzebne. Myślałem, że ten zeszyt. Patrz.
za tym powiem. Wolałbym kogoś wykorzystać. Sędzia dyktuje rzut wolny na Lechii. Niestety tylko na przodu. Korzyść na budowlanę. Przodzie wykonanie biało-zielonych, piłkę do formacji Młyna w całości Młyna Łódzkich Budowlanych, Mindia Waszice. Naprzeciwko siebie stoją w tej chwili najlepsze pierwsze linie w Ekstralidze rugby. Po stronie biało-zielonych reprezentacyjna pierwsza linia Sławek Koszuba, Grzegorz Buczek.